Cześć, cześć, witajcie na kanale Gra na Kompa. Ja jestem Pabelus, to jest kolejny odcinek Music Store Simulator. Proszę Państwa, w ubiegłym odcinku zakończyliśmy sobie na włożeniu naszego projektu, naszej gitary na regał, aby mógł wysuszyć się i teraz możemy kontynuować, pomijmy sobie ten czas suszenia. Obudź się o godzinie 15.01. Ale on to się więcej wygnije tutaj. No dobrze. W magazynie przechowywane są wszystkie części do produkcji instrumentu. Okej. Półki można dostosować pod kątem liczby i rozmiaru. Wszystkie towary są dostępne automatycznie podczas montażu na stołach roboczych. Aha. I teraz co? Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby otworzyć menu kołowe. Przesuń mysz, aby wybrać opcję. Kliknij lewym przyciskiem myszy, aby potwierdzić wybór. No dobrze, widzimy, że w międzyczasie przybyły zamówione części, tak? I to jest ten nasz magazyn. I teraz co? Czy chcesz otworzyć? No chętnie. No i zobaczmy. Okej. I co my teraz możemy zrobić? Co ja mam tutaj niby zrobić? Markery progów, wow. Co chcesz zrobić? Kliknij prawym przyciskiem myszy i teraz co? Pokaż szczegóły regału. Tutaj przenieś towary na inną półkę. Zniszcz towary. Nie, no nie chcę ani tego, ani tego. Chodźmy, słuchajcie. Tutaj do... Aha, to się... Dobra, to się samo otwiera, zamyka. O, tu będzie można... Dostosuj muzykę w tle. Nie, no muzykę to ja jednak wolę mieć wyłączoną w tego typu grach, bo... Już mnie doświadczenie nauczyło, że niestety, ale nie warto. Rozpocznij pracę nad projektem, zobaczmy. Musimy teraz usunąć zaciski. Dobra. I przybyły struny. Aha, jeszcze to. Przybyły struny, które zamówiliśmy, więc trzeba będzie te struny zamontować. Ciekawy jestem, co dalej. Czy będziemy ją stroić, czy też nie? Myślę, że gra, proszę Państwa, jest stosunkowo niszowa i tutaj, no, wiadomo, nie każdemu się może spodobać. Malowanie. Aha, jeszcze mamy... Poważnie? Malowanie obejmuje 4 warstwy, które trzeba ukończyć, aby wykonać zamówienie. Aha, rozumiem. Przesuń i obróć kamerę, aby ustawić najlepszą pozycję do malowania części. Wszystkie odcienie są nakładane podczas suszenia. Wszystkie odcienie są nakładane... Nie rozumiem tego, no ale dobra. Będziemy znowu maziać, tak jak klejem. Na koniec ustaw półkę do suszenia i potwierdź. Dobrze, no zobaczmy. Kliknij lewym przyciskiem myszy, aby wybrać część do malowania. W porządku. Pomaluj wszystkie aktywne warstwy wszystkich części. Dobra. QE, możemy obracać kamerę. Dobra, R. Możemy, o, tutaj już możemy obrócić instrument. Super. Naciśnij potwierdź, aby przejść dalej. No dobrze, no spróbujmy. Czyli tak, elementy do malowania. Stan warstwy. Zobaczmy. Warstwa pierwsza, burgund. Znaczy tutaj tak samo procentowo nam się podświetla. Czy warto jest szybko to robić, czy warto jednak się skoncentrować, ale... Spróbujmy na początek maziać tak szybko, zobaczymy jak to wyjdzie. Pewnie coś pominiemy, ale... Tak dla oszczędności czasu, nie? No, 90... Dobra, jest stóweczka. A, tutaj można i automatycznie pomalować, tak? Warstwa druga. Aha, to nie. Dobra, elementy do pomalowania. Dalej. Zobaczmy to teraz. Czekajcie. Ach, w ten sposób obracam instrument, jasne. To jak mi będzie najwygodniej? QE. Czekajcie, bo mi to teraz nie działa za bardzo. O, teraz działa. Jeżeli byśmy... Automatyczne malowanie nie jest aktywne. I tego nie jesteśmy w stanie sprawdzić, tak?
No dobrze. Trudno. Jakoś tak by trzeba było tutaj ogarnąć ten temat. Aha, czyli malujemy tę część dotąd jedynie. No dobra, czyli drugą to trzeba będzie tam na drugą stronę później pójść. 91. I automatyczne malowanie? A, już jest na stówę. No dobra. Teraz druga strona. Tak się zastanawiam teraz, wiecie, bo to automatyczne malowanie. Czemu ma służyć automatyczne malowanie? Wykończeniu? A większość musimy jednak sami pomalować. To spróbujmy. Ja nie będę się patrzył na część malowaną, tylko na to automatyczne malowanie, kiedy się... O, przy 70 tam kilku procentach. No to zobaczmy. Aha, w ten deseń to działa. Rozumiem. No dobrze. Ciekawe, czy nas to coś kosztuje w ogóle. Pudło rezonansowe, proszę uprzejmie. Warstwa pierwsza. No tak, to miało być żółte. No to ogarnijmy tam do 70, tak? Pomaziamy. No dobrze, no wyszło trochę więcej niż zakładałem, niż planowałem. I gryf. Aha, dobra, on się maluje, ale po bokach. Po bokach. I tutaj w środku też. Nie wiem, nawet fajnie będzie wykończona, przyznam szczerze. O, przy 60, dobra. No i gitara. A, i suszenie teraz. I znowu musimy to odłożyć na półkę. Może teraz niżej. O. Mhm. Nie, no fajnie ta gitarka już zaczyna wyglądać. Nawet fajny projekt. A co to jest? Aha, te szuflady się nie otworzą. To po prostu można wybrać stół. No i co? I znowu musimy pominąć czas. No to pomijmy czas. Nie chcemy się natychmiast obudzić. Chcemy, żeby to wszystko było już wykończone. I teraz co dalej? Czy rzeczywiście tę drugą warstwę będziemy nakładać? I czy to już będzie... Czy to już będzie może ogarnięte? Okej, montaż. Progi musimy zamontować. Czyli warstwy już się ogarnęły, dobra. Na całe szczęście. Ten etap jest ukończony, progi już... A, to jeszcze nie koniec jednak. Każdy próg trzeba kliknąć. Dobra. Dobrze, elegancko i tutaj jeszcze markery progów. Ogarnijmy. Co mamy na magazynie? Te mamy na magazynie. One są całkiem niezłej jakości. Te mają 3,5 powiedzmy. No to tak samo. To chyba te będą bardziej pasować. I etap ukończony. I to samo tutaj musimy zrobić. No i bardzo ładnie. Co dalej? Kurde. Ach, tutaj, dobrze. Pod F to podpowiada, nie? Gdzie jeszcze coś trzeba. Złotą mamy ogarnąć. Wykończenie metaliczne, niech i tak będzie. Etap ukończony. W porządku. No i tutaj dostroje... Aha, to jeszcze trzeba przykręcić. W porządku. No i tutaj jeszcze do strojenia te elementy mechaniczne musimy zamontować i tutaj miały być też złote. W porządku. Etap ukończony. I co tutaj mamy? Też przykręcić. A tu widzę, że jakieś logo się samo dodało. Dobra, i po drugiej stronie
to samo. Nie, no może być naprawdę fajna gra, tylko tak jak powiedziałem, niszowa, nie? Nie każdemu się spodoba. A tu jednak trzeba się obkręcić. A to nasze logo tutaj się dodało. Szkoda, że nie można własnego wybrać. Chyba, że można, a ja nie zauważyłem. No, to jeszcze tam struny trzeba będzie, nie? No i już, przyszła pora. A, to każdą osobno. O! No dobrze. Jak to skryty? Co to znaczy? Że mamy na magazynie, ale co, żeśmy nie przyjęli jeszcze na ten magazyn? Jak to tak? Czy może dla odmiany nie jest odblokowany? O, bo to też tak może być, czekajcie. Trzeba by na ten magazyn pójść. Chodźmy na magazyn. Żeby nie było, kurczę, że... Dolny wspornik. Gdzie te struny mogą być? Markery progów okrągłe. O, struny. No i co z wami? Przenieść na inną półkę. Czy to może być zablokowane, słuchajcie? Ale jaja. Dobra, czekajcie. Musimy w takim razie pójść na górę do komputera. Może zamówić te takie struny nieco gorsze. No dobra, rynek. Wybór zakupów. Nie zapasy. Instrumenty według zamówień. Pokaż wszystkie części. Pokaż tylko części niedostępne. Wszystkie części. Ja chcę struny. Części na stanie, ale one są. Skryty. Rezerwacja umożliwia wstępne przypisanie części do bieżącego zamówienia. Dzięki temu zarządzanie ilością dostępnych części do wszystkich zamówień jest łatwiejsze, a proces montażu także szybszy. Wiecie co? No nie wiem, no dobra, weźmy to. Zamówmy, powiedzmy, 15 takich. I tych też 15. To nie mogę w ten sposób. No dobra, zamówmy te, bo nie wiadomo. Szybka dostawa, 2 godziny. Części na stanie. I jeszcze chciałbym w takim razie zamówić takie. Dziwne. Szczerze powiedziawszy. Nie rozumiem, o co chodzi z tym skryty. No ale te struny tak czy inaczej to nam się przydadzą. Co tu się dzieje, że jest taka winieta na rogach? Nie wiem, czy on śpiący jest jakiś, czy... Dobrze, ja muszę znaleźć te, kuźwa, te struny. To one są tutaj. I teraz co? Skryty. Może one są zablokowane. Straszna winieta tu się zrobiła. Która to jest w ogóle godzina? Albo jest... Dobrze, jest przed 18, więc być może po prostu to już jest kwestia tego, że on skończył pracę. Dobra, do następnej dostawy czekamy. O rany, Julek. Ależ tu masakry ble. No nic, no. Idź do domu. Aha, no dobrze, no to idź do domu. Ale to fajnie zrobili, kurde. No powiem szczerze, super. Dobrze, czyli my po godzinie 17 musimy już stąd śmigać. Dobra, dostawa przybyła. A, jeszcze tutaj mogę. Okej. No tak, rzeczywiście. Mamy to jedno na magazynie, to ma być złote. Dobrze, etap ukończony, to jeszcze przykręćmy.
Dobra, i pobujajmy się z tymi strunami. Zobaczmy. Zobaczmy, o co tu chodzi. Wstępna jakość. O, czyli to jest skryte, ale to już jest dostępne. Czyli ja jednak mogę zamontować. Ale zamontujmy jednak te. Etap ukończony. A, to trzeba tak nawinąć. Dobre. Dobre. I tak każdą jedną. No w porządku. Niech będzie. To te wybieramy. No spoko. Nawet fajny pomysł. Dobra, ciśniemy z kolejną. Dobra, teraz ta. To dobrze, że ja sześciostrunową wybrałem. Znaczy wybrałem, że taki jest projekt, nie? Okej, to mamy. Teraz... Czasami to tak nie widzę dobrze i ciężko trafić, ale dajemy radę. No to wystarczy przesunąć. Tutaj już przy przeciąganiu to nawet szybko można robić. Na początku to się tak dygałem, ale teraz to już. Teraz to już pyk, pyk i heja. Dobra, ustawienia, tak? Teraz mamy co? Elementy mechaniczne, hold i... Sala prób. Użyj pomieszczenia. Końcowe strojenie trzeba przeprowadzić w sali prób, w której możesz również zagrać na instrumencie. No dobra, użyj pomieszczenia. Czemu nie? I gdzie to teraz będzie? Gdzie jest to pomieszczenie, ta sala prób? Na górze niby? Aha, najwyraźniej. O! Tutaj możesz wprowadzić końcowe poprawki. Prawy przycisk myszy, nastrój instrument i zagraj na nim. Aha, to jeszcze fotograficzne będzie, ukończ projekt. Dobra, chwileczkę. No zobaczmy. I co my... O kurde, strojenie. No dobra. Jak ja mam to zrobić niby? Co ja mam niby tutaj? Czekajcie. Zbyt wysoko nastrojone struny trzeba obniżyć. Zbyt nisko nastrojone struny trzeba podnieść. Okej. Czyli jak? Prawy przycisk myszy? Aha, dobra. Czekajcie. Kurde. Ale to za bardzo nie chcę hulać, no. Przesuń kamerę. A wsadem nie mogę już. Dobra, obniżmy. O, teraz będzie dobrze. Teraz piątka, tak? Jak to teraz? Kurde. Uderz, czekajcie, uderz w strunę, tak? Za wysoko. Dobra, jest okej. No jak mam uderzyć w strunę teraz? To nie po kolei idzie. Halo, mieciu. Dobra. Nie, no fajne nawet. Powiem szczerze. I to nie po kolei. Teraz którą? Którą stronę? Że tę? Dobra. A teraz następną. No, dawaj.
A, to trzeba się spieszyć nieco. Dobrze, mamy to i dwójeczka nam jeszcze została. A, trochę za wysoko. O, teraz jest dobrze. Etap ukończony. Super. To zrobiliśmy to. Co chcesz zrobić teraz? Przenieść projekt do studia fotograficznego. Ale to jest zablokowane. Czyli ukończ projekt. Dobra. I teraz tak. Łączny koszt $556. Ok. Zysk $334 na tej gitarze. Bonus marki plus $2. Końcowa cena $892. No to potwierdź. Aha. Time is money i the beginning. Takie osiągnięcia na Steamie mi się odblokowały. No w porządku. I co? I to już, jak rozumiem, to już tyle, tak? Teraz będzie można co? Kolejne zleconka robić? Emalie, zobaczmy. O, ty panie. No, rzeczywiście, będzie można nowe zlecenia ogarniać, ale myślę, że jeżeli państwu podpasuje ta gra, no to będziemy to ogarniać już w następnych odcinkach, ale to zobaczymy, to zależy od państwa zainteresowania. Dzięki wielkie za obejrzenie materiału, zostawcie łapki w górę, zostawcie suby, sekcję komentarzy oczywiście jak zawsze należy do was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.